Karta jest, więc można ruszać na szychtę. Górnicze Miasto Dzieci to wakacyjna propozycja Muzeum Górnictwa Węglowego. Przez tydzień najmłodsi poznają, jak działa miasto i jak się w nim pracuje. Dzieci poznają zawody górnicze dawne i współczesne, ale również takie zawody, które są typowo związane z działalnością naszego muzeum. Ponieważ muzeum to nie tylko kustosz, kurator, konserwator zabytków, ale również już dzisiaj hostel. Więc mamy na przykład dzisiaj dzieci poznają zawód cukiernika, technika hotelarstwa albo dziennikarza. Przygoda edukacyjna, tak jak w życiu, zaczyna się w urzędzie pracy. Ma to być również przedsmak tego, co może i czasem nieuniknione dzisiaj i co także pomocne, bo to jest też miejsce, gdzie nie tylko się rejestrujemy, ale też miejsce, gdzie otrzymujemy różnego rodzaju wsparcie. Każdy z uczestników przez tydzień weźmie udział w warsztatach, na których pozna tajemnice zawodów od geologów, przez dziennikarzy, hotelarzy, po cukierników. Tutaj uczymy się, co zrobić, na przykład jakbyśmy mieli pracę w hotelu, to co zrobić, jak jesteśmy w recepcji, co powiedzieć. Robiliśmy ciasteczka z haberflokami, czyli płatkami owsianymi, takie śląskie ciasteczka, wypiekane razem z słonecznikiem. Drugi przepis to były takie kartofelki marcepanowe. Ze względu na to, że kiedyś na Śląsku ten marcepan czy migdały nie były łatwo dostępne, śląskie gospodynie radziły sobie w domu i robiły takie słodkie przysmaki z ziemniaków. Na razie nigdzie nie wyjeżdżam, dlatego wolę tu siedzieć niż w domu. Jednak zawodowe tajemnice to nie wszystko. Najmłodsi poznają także, jak działa miasto i jak się nim zarządza. Chcemy pokazać to, co jest tutaj najważniejsze, pokazać te dziedzictwa, ale również mechanizmy działające w mieście, czyli obieg pieniądza, czyli Rada Miasta, bo jutro będą Radę Miasta również wybierać. To, że można coś od tej Rady Miasta chcieć, będzie obieg pieniądza, sklep, to co zarobią, będą mogły potem zainwestować w sklepie. Muszą oszczędzać przez cały tydzień, żeby kupić sobie coś wartościowego, także wiele takich elementów, które w mieście na co dzień jakoś tam istnieje.